Cześć, Energy Gas Polska, Dodge, jesteśmy już po strojeniu tego auta, po montażu, wszystko jeździ, sprawdzamy po prostu jak to się sprawuje, akurat mamy chwilę czasu, informacyjnie chcieliśmy taki filmik dla Was nagrać, jak to w ogóle przebiega, jak to wygląda u nas, jeżeli chodzi o montaż, strojenie, regulacje i wydanie auta. Tak więc zabieramy auto od klienta, dostajemy, przyjmujemy, jak zwał, tak zwał, montujemy oczywiście instalację gazową. Po zakończonym montażu jedziemy na stację, tankujemy, no i wtedy rozpoczynamy proces regulacji takiego samochodu, czyli na początek sprawdzamy wszystkie parametry, czy wszystko się zgadza, czy wszystkie czujniki nam działają, czy to wszystko pokazuje tak, jak powinno pokazywać. Następnie próbujemy auto przełączyć na gaz wstępnie, jeszcze bez regulacji, z narzuconym, że tak powiem, wzbogaceniem paliwa, żeby tam go nie było za ubogo przy tym pierwszym przełączeniu. A potem uruchamiamy tak zwaną autokalibrację. Każda instalacja coś takiego ma. Tak, żeby auto sobie wstępnie przeszło proces autokalibracji, zobaczyło parametry, jak to wygląda. Jeżeli proces przeszedł pomyślnie, wszystko się zgadza, wszystko jest ok, wsiadamy do auta, z reguły dwie osoby, czasami trzy, jeżeli kamerzysta jest z nami na pokładzie. Jeździmy takim samochodem na ulicy, sprawdzamy przyspieszenie, sprawdzamy jak tam wygląda to nasze spalanie, sprawdzamy po AFR-ze, sprawdzamy po sondzie lambda, czyli wszystko to, co związane z spalinami, z tym, co samochód oddaje, mierzymy to, sprawdzamy, czy to się zgadza z tym, co silnik, czego silnik potrzebuje, jeżeli jest wszystko ok. To takie auto wraca na bazę, ewentualnie jest ogrywane jak w tym momencie i przyszykowywane jeszcze do wydania dla klienta, czyli sprawdzamy, czy nic nie zostawiliśmy po naszej robocie, dywaniki, że tak powiem, wytrzepujemy jakieś takie rzeczy, żeby tutaj klient był w pełni zadowolony. No i oddajemy auto, tłumaczymy co się gdzie znajduje, co gdzie domontowaliśmy, jak co działa. Jeżeli ktoś nie jeździł na gazie, no to robimy troszeczkę dłuższe takie szybkie szkolenie. No i tyle, klient wyjeżdża od nas, po 1000 km wraca, sprawdzamy czy wszystko jest ok, czy wszystkie parametry, czy wszystko co to ustawiliśmy wcześniej się trzyma w tych normach, które powinny być. Jeżeli wszystko jest ok, taki klient już może śmiało sobie jeździć tym autem i przyjeżdżać do nas tylko na te przeglądy okresowe. Przeglądy okresowe w BRC na przykład to jest 15 tysięcy lub rok. Przy KME na przykład jest to 10 tysięcy lub rok. Zależy co pierwsze. Także tak wygląda cała procedura w skrócie. Już nie będziemy się zagłębiać co klikamy, bo to jest dość szeroki temat, ale tak informacyjnie też chcieliśmy, żebyście wiedzieli jak to u nas wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie jak to jeszcze przebiega dokładniej, żeby Wam powiedzieć, piszcie, informujcie, postaramy się coś nagrać, postaramy się coś napisać, żebyście widzieli i wiedzieli jak najwięcej. Dzięki, do zobaczenia.